Cześć, z tej strony witam was Lox. Jest to kolejny informacyjny odcinek odnośnie serwera. Co się dzieje, co się zmieniło i tak dalej. Na wstępie poinformuję was, że na 99% otwarcie serwera będzie w sobotę o godzinie 12, czyli w samo południe. Natomiast paczka do pobrania będzie dostępna już chyba jutro po południu albo na wieczór. Odnośnie paczki i instalacji, nie będę kręcił specjalnego odcinka, odsyłam was do kanału SafeModa. W wyszukiwarce YouTube'a wpiszcie SafeModa, razem pisane. Przepraszam. I u niego na pewno będzie poradnik i będzie link też do paczki. Ja u siebie pod tym filmikiem, tak, pod tym filmikiem, jak tylko będziemy mieli gotową paczkę, bo launcher już jest, jutro po prostu dodam link, ewentualnie zaglądajcie na Facebooka, na fanpage'u na pewno się pojawi ten link, więc możecie też tam zaglądać. Pokażę wam teraz szybkie zmiany. Dołożyliśmy NPC-tów, którzy sprzedają książki, szardy, pokebale, potionki i również jest Exchanger Trader, który będzie skupywał od nas niepotrzebny lapis na przykład, bo w tej modyfikacji lapis do niczego się nie przydaje, chyba że do budowania z bloków lapisu. Tu są takie nasze rzeźby, spoko. Jest arena elektryczna, jest arena pokomentów trujących, tak, dobrze mówię. No i wszystkie inne, jest 8 aren generalnie, tu będą skróty, teleporty do tych wszystkich aren dostępne pod komendą warpu, będzie warp gym. O, chłopaki zrobili światło, dzień, bo cały czas prace trwają nieustannie, mnie nie było przez 24 godziny na serwerze, bo po prostu mój dostawca odmówił posłuszeństwa i nie dostarczał mi internetu. A właśnie, bo zmieniałem wideo setting na normalne. Okej. Okay. Jest trochę fan artów. Z tego co wiem, prawdopodobnie będzie też event na fan arty, będziecie mogli się wy wykazać. Okej. Okay. Co jeszcze wam tutaj pokrótce chciałem powiedzieć? Jest, oprócz tego, że zrobiłem losowanie na VIP-a, na 3 VIP-y, bardzo dużo ludzi się zgłosiło. Jestem bardzo zadowolony z tego, że w ogóle tyle ludzi chce grać. Wszyscy się cieszymy. Jest do losowania dodatkowy VIP u Michała na kanale, czy to jest ZAP1993. U mnie w polecanych powinien być link do niego, do jego kanału. Ci, co oglądają mnie dłużej, to będą kojarzyli, bo nagrywaliśmy razem z Minecrafta na modach technicznych, także powinniście wiedzieć, kto to jest, a Michał się w końcu przełamał i zaczął też nagrywać od paru dni. Także u niego też jest VIP do rozlosowania, jeżeli was to interesuje. Co do tego VIP-a, jak napisałem pod filmikiem, w którym jest ogłoszenie odnośnie losowania, zgłoszenie możecie wysyłać do jutra do godziny 15. Losowanie przeprowadzę albo jutro wieczorem, albo w sobotę rano. Wszystko to zależy, jak się jutrzejszy dzień potoczy, bo trochę mam wędrówki po cmentarzach i szczerze mówiąc nie wiem, o której w ogóle wrócę do domu i czy będę w stanie ruszyć palcem, nie mówiąc o ruszaniu głową i klikaniu myszką. Dlatego też jest otwarcie w sobotę serwera. Miało być w piątek wieczorem, ale stwierdziliśmy, że jednak wszyscy będziemy tak zrąbani, że to nie będzie sensu, bo będzie chaos. Po prostu zrobi się chaos, bo wy będziecie chcieli grać, my będziemy padnięci, będzie milion pytań do, a my nie będziemy po prostu mieli sił odpowiadać na to. Jest dograna modyfikacja Computer Craft też, ale jest to tylko na potrzeby serwera, także żaden itemek z tego nie będziecie mogli skraftować, tylko po to, żeby były panele informacyjne z tymi arenami. Po co są te areny? Areny są po to, że będzie organizowany
pojedynki właściwie o lidera sali. I później lider sali będzie tym liderem przez tydzień, po czym będziecie mogli go wyzwać. Wszystkie informacje i szczegóły dowiecie się już podczas gry na serwerze, jak będą wyglądać pojedynki, jakie zasady będą. Będziecie mogli go wyzwać o to właśnie, żeby być liderem. Taki lider będzie wyróżniony nickiem, że po prostu będzie prefiks przed jego nickiem pisał lider. Jeszcze nie określiliśmy, czy to będzie ogólne dla wszystkich lider, czy będzie po prostu nazwa lider sali ognistej, czy coś w tym rodzaju. Do tego jeszcze nie jesteśmy pewni, jak to nazwiemy, ale jakoś to będzie. Co tu jeszcze chciałem takiego powiedzieć ciekawszego z takich rzeczy, które są naprawdę fajne i podobają nam się. Oprócz tego, że będą eventy na różne itemki i nie tylko itemki, żeby po prostu było ciekawie i fajnie na serwerze, a nie tylko wieczne klepanie klawiszem i zbieranie dirtu. Coś miałem powiedzieć, ale kurde, znowu jest, wiecie, znowu jest już prawie 12 w nocy i ja ledwo widzę na oczy. Raz, że podjęty po robocie, drugie to jeszcze prace na serwerze cały czas trwają. Cały czas zmieniamy, cały czas coś robimy, cały czas dyskutujemy nad tym, żeby po prostu na sam start, żeby wam się już to podobało. Odnośnie VIP-ów. Ustaliliśmy, bo to nie jest tylko moje zdanie, jest nas 6 osób i po prostu głosujemy. Jest to na zasadzie głosowania. Ustaliliśmy, że VIP będzie czasowy, nie będzie na stałe. Co weekend będzie można wygrywać te VIP-y. Na weekendy będziemy losowali VIP-y. Do tego na pewno czy ja, czy Michał, czy SafeMod na kanale będziemy organizowali jakieś konkursy typu, nie wiem, na spostrzegawczość, na przykład, że musicie coś zobaczyć, odpowiedzieć na coś, co było w filmiku, czy jakieś zadanie będziemy wydawać, ale typowo właśnie na YouTubie w filmiku, czyli to będzie dla naszych widzów, że tak powiem, typowe losowanie. Też będą VIP-y i VIP-y będą czasowe. Nie ustaliliśmy, czy to będzie tydzień, czy to będzie 2 tygodnie VIP-a. W każdym razie, jeżeli dostaniecie VIP-a na tydzień i za tydzień znowu go wygracie, to macie kolejnego VIP-a i kolejny zestaw startowy dostaniecie. A zestawy startowe przedstawiają się tak. Ten dolny. O, właśnie wyłączyli serwer. Zaraz wrócimy. Okej, jesteśmy z powrotem. To Remedy po prostu trochę namieszał. Za bardzo Wortedy to używo, ale spoko. I już wracamy do tego. Podstawowy zestaw startowy dla każdego gracza to jest, tak jak widzicie, 3 żelazne narzędzia, 10 potek, 10 pokebali. Czemu 10 pokebali? Wystarczy na początek, tak mi się wydaje. Zresztą pokebale są proste do skraftowania, ewentualnie do kupienia. Ale to zaraz najwyżej wam pokażę w sklepiku. Zestaw VIP-a już jest nieco urozmaicony. Też dostaje 10 potek, diamentowe narzędzia, ale dostaje już 5 Great Bali, 5 Ultra Bali, 4 Rare Candy i jednego Master Balla. Także macie szansę co tydzień na 100% wygrać Master Balla. Mając VIP-a, oczywiście, nie? Jak wygracie VIP-a, macie Master Balla. Co do właśnie Pokebali, to jak widzicie, nie jest to jakiś przesadzony koszt. Zwykły Pokeball kosztuje 2 sztabki żelaza, a jak wiemy, żelaza jest dość sporo. Great i Ultra już są za złoto. Tego też jest dość sporo w Minecrafcie, nie? No i do tego są jeszcze Hell, Fast i tak dalej inne. I jest do kupienia Master Ball. Niestety jest on za zabójczą cenę 32 emeraldów. Tak, wiem, jest to zabójcza cena. Ale to też jest zabójczy Pokeball. To jest Pokeball po prostu, w którego zawsze złapiecie Poka. A będą eventy z rzadkimi Pokeballami. I jednak ten Master Ball to jest coś wyjątkowego i to tak musi zostać, dlatego on tyle kosztuje, ile kosztuje. Ale nie obawiajcie się, emeraldy nie tylko kopiecie. Możecie je zdobyć poprzez wymianę. Lapis, złoto, diamenty, żelazo, węgiel. No, to w sumie coś jeszcze miałem wam powiedzieć, ale kurczę, już naprawdę nie kontaktuję, nie wiem nawet, co się dzieje na serwerze w tej chwili, co oni robią.
Przelecę jeszcze, tylko pokażę, może mam resztę aren. To jest arena wodna, arena ognista, którą wykonał właśnie Michał, czyli Zap. Tak, to jest ognista arena. Bardzo trudno, jeżeli nie walczymy ognistymi pokemonami, bo topią nam się w lawie. No, a tu nam się też pokemony mogą utopiać, jeżeli nie są wodnymi. Tylko że w wodzie. Psychiczna arena, którą ja zrobiłem, znaczy Michał mi pomógł też, jest totalnie psychiczna. 10 minut patrzenia na nią i macie schizę. Znaczy bynajmniej ja mam. Do tego jest kamienna. Jeszcze tutaj, o proszę, takie zejście w podziemia. O, i tak wygląda kamienna. Oczywiście tego nie wykupiecie, ale bić się to można. Są jeszcze te areny w Pokeballu. Też tam będzie VAR dostępny. To są takie mini areny. Jakby ktoś tam chciał sobie walczyć, jakieś może nawet ze znajomymi będziecie między sobą turnieje urządzać, nie? Chyba wszystkie, nie, jeszcze dirtowa jest arena, właśnie dirtowa, czyli ziemna. O, Remedy właśnie opuścił grę. Ziemna też mi się bardzo podoba, też jest fajna. Trochę są podobne te areny jedna do drugiej, no bo jakiś schemat jednak musieliśmy. Dobra, logs, teleporty wszystkie ładnie są. Aha, Ekstermin ustawił teleporty. Przetestujemy szybko. Jeszcze tak. Ognista. Pach. Jesteśmy na ognistym. Super. Także na pewno działają. Dostęp do teleportów, tak już mówiłem, przez warpa. Pewnie będzie jeszcze kilka innych warpów dla Was do użytku. Dobra, myślę, że to na tyle informacji już przed otwarciem. Resztę już się dowiecie po prostu na otwarciu serwera, które, jak mówię, będzie w sobotę o 12. Na 99% będzie to w sobotę o 12, bo może się coś zdarzyć, że coś się zepsuje, jak Remedy będzie latał z drewnianą siekierką i wtedy może być lipa. Ale jeżeli nic złego się nie stanie, to na pewno będzie to w sobotę o 12 w samo południe otwarcie serwera. Paczkę, link do paczki podam na fanpage'u. Zachęcam Was do odwiedzenia mojego fanpage'a. Tam będzie link do paczki. Tak samo będzie u Safe Moda na kanale dostępny. Pewnie pod jego filmikiem instruktażowym, jak zainstalować. I właśnie do tego filmiku też Was odwołuję, jeżeli będziecie mieli problemy jakieś z zainstalowaniem paczki z launchera. Można zrobić też to ręcznie. Może i nakręcę, jeżeli będę miał trochę siły, nakręcę filmik, jak zrobić to ręcznie. Bo jest to banalne, jest kilka modów tylko do wgrania do folderu mods. Dobra, to na tyle z mojej strony. Ja Wam życzę miłej nocy, jeżeli jest już noc. Jeżeli jest dzień, to miłego dnia. Oglądajcie. Pozdrawiam Was. Cześć.